Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Łukasz, podróżowanie przez V. Moi drodzy, dzisiaj zgodnie z obietnicą przychodzę, żeby zapowiedzieć dzisiejszy odcinek z Pauliną Santos, która jest prawniczką specjalizującą się w prawie portugalskim. Paulina mówi biegle po portugalsku i na co dzień zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami w Algarve. Jakiś czas temu z Pauliną się spotkaliśmy i poprosiliśmy ją, żeby odpowiedziała na zadawane przez Was pytania, bo dosyć dużo osób interesuje się zakupem nieruchomości w Portugalii. No i zebraliśmy te pytania i postanowiliśmy je zadać Paulinie, żeby ona odpowiedziała, czyli osoba, która się na tym zna i z tego żyje. Zanim się ktoś zdecyduje na zakup nieruchomości w Portugalii, warto sprawdzić, że tak powiem, tutejsze realia, bo jest to inaczej niż w Polsce. Tutaj jest bardzo dużo takich miejsc, zakamarków w tym prawie, które ludzie lubią wykorzystywać i sprzedają na przykład grunt, który należy do wielu osób, ponieważ w związku z prawem dziedziczenia działka przechodzi na wszystkie dzieci, wnuki i żeby móc sprzedać tą działkę, to wszyscy się muszą zgodzić, wszyscy muszą złożyć podpis pod aktem notarialnym. Wiele osób się na to nacięło, wiele osób kupiło okazyjnie super działkę, a potem się okazało, że ta działka jest ich i jeszcze 15 innych osób. Jest jeszcze więcej takich rzeczy, które warto wiedzieć, zanim się podejmie decyzję o zakupie działki w Portugalii, ale to wszystko Wam opowie Paulina. Ja już nie będę przedłużał tego wstępu, ja tylko też przypomnę tym osobom, które nie wiedzą, że my jakiś czas temu, parę tygodni temu, kupiliśmy działkę w Portugalii i właśnie podczas procesu sprawdzania tej działki, jak i podczas samego podpisywania aktu notarialnego towarzyszyła nam Paulina, która no zna się na tym i ona wiedziała, na co zwrócić uwagę, co sprawdzić. Ona też była kontaktem pomiędzy nami a agentką, ponieważ ta agentka nie mówiła po angielsku, tylko po portugalsku, więc cokolwiek chcieliśmy załatwić, dzwoniliśmy do Pauliny, Paulina dzwoniła do tej kobiety. Bardzo nam to pomogło, no mogliśmy się dzięki temu skomunikować z tamtą panią i dowiedzieć wszystkiego tego, co chcieliśmy się dowiedzieć. Jeżeli ktoś z Was chciałby się skontaktować z Pauliną i miałby do niej zlecenie albo więcej pytań, to wszystkie namiary zostawię tutaj pod tym filmem w opisie, zarówno numer telefonu, jak i namiary na konto na Facebooku. Tyle. Jeżeli ktoś z Was będzie miał jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to możecie je zadać też w komentarzu, a my postaramy się odpowiedzieć. Życzę miłego oglądania. Do zobaczenia. Moi drodzy, jesteśmy w Portimão, w pięknym słońcu. Siedzimy na plaży, czy przed nami jest plaża, ocean. Po mojej prawej stronie siedzi Paulina, Paulina Santos, która jest naszą prawniczką. To jest ta słynna Paulina, do której ja tak często dzwoniłem w ostatnich tygodniach i z nią rozmawiałem. Paulina nam pomaga przejść przez cały ten proces zakupu nieruchomości. Paulina jest magistrem prawa. Tak. Specjalizujesz się też w nieruchomościach, prowadzisz nieruchomości. Tak, zajmuję się głównie obsługą nieruchomości w Algarve, ale jestem tutaj właśnie, no, prawie 14 lat już, także wykorzystuję swoje wykształcenie magistra, tak, w zakresie prawa i pomagam również Polakom w wielu procesach biurokratycznych, głównie związanych z nieruchomościami. Paulina też mówi po portugalsku, jesteś też biegłym tłumaczem, więc bardzo się cieszę, że się w ogóle spotkały nasze drogi i że pomogłaś nam przy całym tym procesie zakupu i zrozumienia całego tego procesu. Pod naszymi filmami pojawiło się dużo pytań od Was, osób, które są zainteresowane właśnie kupieniem czegoś w Portugalii, chcielibyście się dowiedzieć, jak to wygląda i pomyślałem, że zamiast ja będę tutaj wymyślał historię, zapytamy się profesjonalisty i osoby, która się na tym zna. Więc mam przygotowane kilka pytań do Pauliny. Myślę, że to pomoże wielu osobom zrozumieć ten cały proces zakupu ziemi w Portugalii. Więc może zacznijmy od tego, czy każdy Polak może kupić dom w Portugalii albo działkę w Portugalii. Tak, każda osoba może jak najbardziej kupić dom, nieruchomość w Portugalii. No, trzeba się tylko do takiej transakcji odpowiednio przygotować, ale nie ma tu żadnych ograniczeń, czy do wielkości, czy do lokalizacji inwestycji. Jak najbardziej każda osoba może kupić nieruchomość. Co potrzeba, aby kupić dom lub działkę
w Portugalii poza pieniędzmi. Tak, poza pieniędzmi. No, w Portugalii pierwszym krokiem do jakiejkolwiek transakcji jest portugalski numer podatkowy. Tak? Należy go wyrobić w portugalskim urzędzie skarbowym, który się nazywa finansarz, tak potocznie. Można go wyrobić bez problemu. Jeszcze będąc w Polsce jest wiele firm, oprócz mojej, które się zajmują tego typu usługami. Także można się do transakcji przygotować już wcześniej. Numer podatkowy jest tym pierwszym krokiem. Potrzebne będzie również konto w Portugalii, do którego otwarcia potrzebny jest ten numer podatkowy. Tak naprawdę, jeżeli nie potrzebujemy żadnego dodatkowego finansowania, to są takie dwa podstawowe kroki. Numer podatkowy i konto w banku, przelew gotówki, można kupować nieruchomość. Żeby otworzyć ten, założyć sobie ten numer NIF, nie trzeba mieć adresu w Portugalii, wystarczy podać Nie trzeba mieć adresu w Portugalii, może to być adres w Polsce. Potrzebny nam jest dokument tożsamości z kraju Unii Europejskiej, dowolny dokument, który potwierdza nasz adres zamieszkania w kraju Unii Europejskiej, może to być dowolna faktura za wodę, prąd, internet, może to być prawo jazdy, w którym mamy wpisany jeszcze adres zameldowania, jakikolwiek dokument, który potwierdzi nasz adres zamieszkania poza Portugalią. Urząd w Portugalii będzie chciał kopię takiego dokumentu, zatrzyma go sobie, zarchiwizuje jako dokument potwierdzający nasz adres i jak najbardziej można wyrobić numer podatkowy portugalski na adres zagraniczny, o ile mieszka się w Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś nie mieszka na terenie Unii Europejskiej, na przykład mieszka, pracuje w Anglii, wtedy jak najbardziej również można uzyskać numer podatkowy portugalski, ale wtedy będzie potrzebny również reprezentant podatkowy w Portugalii, czyli to jest dodatkowa usługa, którą trzeba opłacić bądź takiej firmie, która zajmuje się portugalską biurokracją, bądź prawnikowi. Opłata roczna za reprezentację podatkową. Polega to po prostu na tym, że oprócz tego adresu zagranicznego, który i tak musimy udokumentować, tak naprawdę cała korespondencja dotycząca naszych podatków, naszej sytuacji podatkowej w Portugalii nie będzie wysyłana za granicę poza Unię Europejską, tylko otrzyma ją nasz reprezentant podatkowy w Portugalii. Jest to wymóg dla osób spoza Unii Europejskiej. W ramach Unii Europejskiej możemy sami siebie reprezentować, ale jeżeli ktoś też chce spać spokojnie, może również mianować reprezentanta podatkowego w Portugalii, mając miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej i mieć to z głowy, nie myśleć o tym. Osoba na miejscu w Portugalii zajmie się wszystkim od A do Z. Na co trzeba uważać, szukając nieruchomości, domu, działki w Portugalii? Przede wszystkim zależy tutaj od tego, jaką nieruchomość kupujemy. Jeżeli kupujemy mieszkanie czy dom, który nie ma jakiegoś terenu wokół, to zwrócimy uwagę przede wszystkim na dokumenty dotyczące konstrukcji nieruchomości. Czy plany, które są w Urzędzie Miasta, są zgodne z aktualnym wizerunkiem domu, tak, czyli czy nie było jakichś nielegalnych dobudówek do takiego domu. Sprawdzamy oczywiście odpowiednik portugalski polskich ksiąg wieczystych. Tak? W Polsce jest to jedne księgi wieczyste, które zawierają wszystko razem. W Portugalii są to dwa oddzielne dokumenty. Jest to dokument w Urzędzie Skarbowym, jeden, Caderneta Predial, a drugi to jest wyciąg z rejestru cywilnego nieruchomości i to w tym rejestrze znajdują się informacje, czy nieruchomość jest obciążona hipoteką, czy jest jakieś prawo pierwokupu, czy jest jakieś użytkowanie wieczyste, czy została sprzedana w całości, czy w części. To wszystko będzie w tej części cywilnej. Są wypisani, tak. Nie? No. Są wypisani również wszyscy sąsiedzi. Kto z kim sąsiaduje. Po północy droga, po lewej stronie jest tam. W księdze wieczystej, w tym Caderneta Predial, w księdze podatkowej będzie informacja, jaka jest powierzchnia działki, jaki typ ziem tam mamy, tak? Czy to jest, no akurat jeśli chodzi o nieruchomość, o mieszkanie czy dom, no to będzie, że to jest działka zabudowana, tak? Jaka jest jej powierzchnia, tak? Wtedy mamy, czy jaka jest powierzchnia użytkowa mieszkania wewnątrz, jaka jest powierzchnia brutto z tarasami, czy mamy prawo do jakichś części wspólnych budynku, kto jest właścicielem oraz ważna informacja, jaka jest wysokość corocznego podatku od nieruchomości. To wszystko znajduje się w tym dokumencie. Jeżeli natomiast szukamy domu z ziemią, czy samej ziemi do zakupu, oprócz tych dwóch dokumentów, gdzie też w tym dokumencie podatkowym będziemy mieli informację, jaki typ ziemi, czy to jest ziemia pod uprawę, czy to jest ziemia rustica, czyli tak zwana wiejska, niekoniecznie rolna, czy tam są jakieś uprawy zarejestrowane, czy tam na przykład mamy uprawę oliwek, czy mamy uprawę alfaroby, czy w ogóle mamy winorośla na przykład, to wszystko może być wpisane w takim dokumencie. Wtedy może nam w jakiś sposób ograniczać
manewry związane z tą ziemią, tak? Natomiast jeszcze co jest ważne w przypadku zakupu ziemi, sprawdzenie rejestru rezerwy rolnej i rezerwy ekologicznej. Bo co z tego na przykład, że ziemia będzie się znajdowała, działka, bardzo blisko wsi, bardzo blisko dostępu do wody i prądu, może mieć nawet zamontowane wodę i prąd na działce, ale jeżeli część działki jest na terenie objętym ochroną rezerwy ekologicznej, nie będzie możliwości budowy na takim terenie. Co jest też ważne, czy działka znajduje się na terenie, który zezwala na budowę, na zabudowę, czy nie. Nie ma możliwości, tak jak w Polsce sobie wiele osób stawia, a postawię sobie malutki domek, bo to nie zaszkodzi. W Portugalii każda budowa, każdy domeczek, każda konstrukcja to jest zabudowa działki i wymaga zgody na budowę. Więc nie ma opcji na to, że kupię sobie małą działeczkę gdzieś tam w górach, postawię kontener, postawię małą altankę. Niestety w Portugalii będzie to nielegalne i o ile sam urząd się nie przyczepi, no to jak doniosą na nas życzliwi sąsiedzi, to kary są wysokie. Więc nie ma takich domów na zgłoszenie, nie można sobie tiny house postawić, nawet jeżeli się mieszka na ziemi. Oczywiście można postawić, tylko trzeba mieć na to pozwolenie. Tak, i ewentualnie, jeżeli też czytałem albo oglądałem jakiś filmik ostatnio na ten temat, że jeżeli okaże się, że masz tą konstrukcję i ona jest niemożliwa do usunięcia w ciągu jednego dnia, to już jest tak, jakby ona była na stałe, czyli trzeba mieć pozwolenie na budowę, trzeba zgłosić to i pozwolenie mieć, żeby móc postawić ten domek. A jeżeli to jest coś, co można zdemontować, jak karawanę, czy przyczepę kempingową zabrać jeżeli w ciągu jednego dnia, no to... Jeżeli kupujemy nieruchomość i wjedziemy sobie na nią kamperem, jesteśmy jej właścicielem tej ziemi, czy postawimy sobie na chwilę przyczepę kempingową, to nie jest problem. Ta przyczepa może sobie nawet stać 2-3 miesiące, ale chodzi o to, że ona jest na kołach, więc w każdym momencie po prostu możemy ją podczepić pod samochód i przestawić gdzie indziej. Tak, to chodzi o połączenie nieruchomości z gruntem. My już jesteśmy zaznajomieni z procesem zakupu, przerabiamy to właśnie teraz od kilku tygodni, ale jak wygląda proces zakupu działki w nieruchomości? Przylatuję tutaj, powiedzmy, że znalazłem na Idealista albo na jakimś innym portalu. Jeżeli ktoś z Was nie wie, gdzie szukać, to tutaj Wam odesyłam. Pojawi się link do filmu, w którym tłumaczę, jak można znaleźć dom w Portugalii. Gdzie szukać, na co zwracać uwagę. Powiedzmy, że już znalazłem tą działkę i podoba mi się ta działka. Co teraz? No, są dwie drogi. Tak naprawdę. Pierwsza droga, możesz się skontaktować bezpośrednio z agentem, który ją wystawia, bądź ze sprzedającym. A druga droga, to jeżeli masz jakiegoś agenta, z którym współpracujesz od początku, możesz jak najbardziej poprosić swojego agenta nieruchomości, żeby sprawdził dla ciebie dane ogłoszenie. Dlaczego to jest moim zdaniem ważne? Dlatego, że w Portugalii agenci nieruchomości dzielą się prowizją, więc prowizję płaci sprzedający. Czy to jest agent sprzedającego, czy to jest agent kupującego, oni się ze sobą kontaktują i dzielą się tą prowizją 50-50, tak? Tutaj nie ma żadnego, a to był mój klient, a to ja przyszedłem z nim później. Nie ma z tym żadnego problemu, tak to działa w Portugalii. Jeden agent reprezentuje nieruchomość, drugi agent reprezentuje klienta, oni się równo podzielą tą prowizją i tutaj po prostu różnica jest taka, że jeżeli mamy jednego agenta, który się nam zajmuje całą transakcją, no to ten jeden agent nam sprawdzi, czy to będzie nieruchomość z jednej agencji, z drugiej, z trzeciej. Ten agent sprawdzi dla nas wszystko, tak? Będzie z nami od początku do końca. Natomiast jeżeli pójdziemy bezpośrednio do agenta sprzedającego, no to ten agent głównie chce sprzedać, prawda? Tak. No tak jak nasza pani powiedziała, tu jest działka, tam jest granica, w rzeczywistości było zupełnie inaczej, ale to dopiero wyszło po tym, jak ty sprawdziłaś, więc my się skontaktowaliśmy z tobą, żebyś tak. ty Dlatego, jeżeli ktoś nawet nie chce gdzieś tam prawnika, to warto mieć swojego agenta nieruchomości. Natomiast no to też zależy kto czego szuka, tak? Czy chce agenta, czy nie chce agenta, czy woli, żeby to sprawdził jednak prawnik. Więc jak już znajdziemy działkę, która nas interesuje i czy sami sobie dogadamy ją z agentem, czy nasz agent dogada z drugim agentem, no to jeżeli już jest uzgodniona i wynegocjowana cena, tak, zaakceptowana przez obie strony, dochodzi do podpisania umowy przedwstępnej z wpłatą zaliczki na standardowo w wysokości 10%. To jest od CPCV. CPCV, contrato promessa de compra e venda, czyli umowa przyrzekająca zakupu sprzedaży. Tak.
I to się podpisuje już nie u notariusza, tylko w agencji. To jest taka standardowa, prosta umowa, która określa, kto jest sprzedającym, kto jest kupujący, jaka to jest nieruchomość, jaka jest ustalona jej cena sprzedaży, jaka jest kwota tej zaliczki, w jakiej formie ona ma zostać zapłacona, jaki jest termin do zawarcia umowy docelowej. Mhm. Może lub, ale nie musi wskazywać już na tym etapie, czy tutaj był agent nieruchomości powiązany z tą transakcją, czy nie. I tak naprawdę no, dopiero na podstawie tego dokumentu kupujący wpłaca tą zaliczkę, te 10%. Później ten dokument idzie do sprawdzenia, do... Warto, żeby ten dokument był sprawdzony przed podpisaniem. A, tak, jeszcze się sprawdza. Ale chodzi mi o to, że jak już podpisaliśmy tą umowę, to... Kamara sprawdza tę umowę? Kolejnym krokiem jest to, że żeby doszło do umowy docelowej, należy zarejestrować taką transakcję, chęć sprzedaży na portalu rządowym, że ten teren będzie sprzedany, czy ta nieruchomość jest planowana sprzedaż za taką cenę w takim terminie, tak? I wtedy Urząd Miasta, Urząd jakieś jednostki samorządu terytorialnego, podmioty publiczne mają możliwość pierwokupu. Tak. Mają na to 2 tygodnie. Jeżeli w ciągu 2 tygodni nikt nie wyrazi zainteresowania daną nieruchomością, to oczywiście może dojść do transakcji umowy docelowej, tak, umowy notarialnej, aktu notarialnego. Czy, bo kiedyś tak było, teraz już chyba nie, ale kiedyś jeszcze sąsiedzi byli informowani o tym, że jest działka na sprzedaż i jest wynegocjowana i oni mieli prawo pierwokupu? W tym momencie to zostało trochę zmienione. Już nie trzeba dodatkowo informować sąsiadów. To, że to jest opublikowane na stronie rządowej, na tym portalu, że jest taka planowana transakcja, to jest, każdy może wejść na taki portal i sprawdzić takie ogłoszenie, co się dzieje w okolicy. Jeśli chodzi o dokumentację, która jest potrzebna do podpisania takiej umowy notarialnej, to oprócz już wspomnianych wcześniej dokumentów, wypisów z obu rejestrów ksiąg wieczystych, w przypadku zakupu działki również wypis z gruntów, tak, czy jest jakiś plan zagospodarowania. Potrzebny jest również dokument, w przypadku szczególnie domów i mieszkań, licencja użytkowania. Czy to licencja dotycząca zamieszkania, licencja de habitation, czy po prostu licencja użytkowania, licencja de utilisation. W przypadku nieruchomości, które zostały wybudowane przed 1951, taka licencja nie istnieje. Nie były one wtedy wydawane, tak. Także jeżeli kupujemy jakąś nieruchomość, która została wybudowana przed 1951 roku, jesteśmy zwolnieni z posiadania takiego dokumentu. Taką nieruchomość można po prostu przekształcić, albo ona, może to był dom, a może to była stodoła? Nie, to też nie. To znaczy, ona na pewno jest już widoczna na tych wszystkich mapach, rejestrach, tak, że to jest jakaś zabudowa sprzed 1951, kiedy nie były prowadzone rejestry. To zostało przyjęte z góry jako teren zabudowany. Jak najbardziej można w ramach aktualnej bryły, która jest do dzisiaj, odbudować taką nieruchomość. Natomiast jeżeli byśmy planowali jej rozbudowę, powiększenie terenu zabudowy, oczywiście będzie wymagane na to pozwolenie. Projekt pozwolenie, tak. Ale do samej transakcji jesteśmy zwolnieni z licencji. I jeżeli ktoś chce, powiedzmy sobie, mieszkać w takim starym domku, tylko sobie go wyremontować, to może. Tak. No. Teraz mamy bardzo ciekawe pytanie odnośnie podatków. Jak wygląda sprawa podatków związanych może z nieruchomościami, bo tych wszystkich dochodowych jest dużo różnych etapów, więc to może nie, ale bardziej te związane z nieruchomością. Teraz kupujemy działkę z domem i będziemy musieli zapłacić jakiś podatek. Podatek od zakupu nieruchomości. Podatek od zakupu nieruchomości, a później będziemy musieli też płacić podatek od gruntów i coroczny tak dalej. Coroczny podatek od nieruchomości. Jak to wygląda? Tak. Jeśli chodzi o podatek od zakupu nieruchomości, to wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale w Portugalii on może wynieść nawet 8%. To zależy od tego, jakiego typu nieruchomość kupujemy, tak? Tak naprawdę, jeżeli kupujemy jakieś mieszkanie czy dom, no to może wynieść nawet te 8%. W przypadku zakupu ziemi na terenie wiejskim, no to będzie maksymalnie tam 5-6%, ale to też są kwoty, o których trzeba pamiętać, że trzeba je wyłożyć ze swojej kieszeni, bo bank nam tego nie sfinansuje, jeżeli potrzebujemy kredytu. Także jeżeli kupujemy jakąś nieruchomość, która na przykład kosztuje 150 tysięcy euro, to taki podatek od zakupu nieruchomości wyniesie około 2000. Natomiast jeżeli kupujemy nieruchomość za 300 tysięcy euro, to taki podatek dojdzie już do poziomu 10 tysięcy euro. Więc i to trzeba będzie zapłacić od razu po podpisaniu? To trzeba zapłacić podczas podpisywania aktu notarialnego. Tak, kiedy idziemy na podpisanie aktu notarialnego, na ten dzień generowany jest dokument opłaty skarbowej oraz dokument podatku od zakupu nieruchomości i tak naprawdę jest odczytywany akt notarialny,
W tym momencie wszyscy się zgadzają co do treści. Fantastycznie. Tam jest bankomat, proszę zapłacić, bo to są takie kody, gdzie po to potrzebujemy właśnie konto w banku portugalskim, bo pójdziemy do bankomatu, wpiszemy kod tego dokumentu wygenerowanego, referencja, kwota płatności i ten podatek zostanie uiszczony. Jeżeli jest, mamy jednego właściciela, jednego kupującego, o tak bym powiedziała, no to wiadomo, będzie jedna referencja, jedna płatność. Jeżeli mamy dwóch kupujących, którzy nie są małżeństwem, to będzie rozdzielone na pół, czy procentowo w stosunku do tego, jak osoby kupują i każdy będzie miał swoją opłatę skarbową i swoją część podatku od zakupu nieruchomości. I każdy musi ze swojego konta zapłacić? Mogą być zapłacone z jednego konta, okay. Aczkolwiek będą wygenerowane oddzielnie dla numerów podatkowych tych kupujących. Jeśli chodzi natomiast o podatek coroczny od nieruchomości, to on w dużej mierze zależy od uregulowań lokalnych. Oczywiście on będzie opisany dokładnie w tym dokumencie Caderneta Predial, jak on jest przeliczany, jaka jest powierzchnia, od której jest naliczany, jaki jest przelicznik stosowany w danej lokalizacji i jaka jest kwota tego podatku corocznego. Co do zasady, płaci się go w maju, natomiast on może być podzielony na dwie raty, jeżeli przekracza 150 euro. Może być podzielone, że pierwsza połowa jest w maju, a druga połowa jest w listopadzie. Natomiast jeżeli przekracza 500 euro, to można go nawet na trzy płatności podzielić. Na maj, sierpień i listopad, ten podatek coroczny. Najłatwiej jest oczywiście zapłacić to w maju i mieć z głowy. Czy w zależności od typu gruntu i od typu nieruchomości jest inny procent? Tak. On zależy od lokalizacji, on nie jest stały. Ale ile to mniej więcej może być? Znaczy on jest liczony procentowo, ale ten podatek coroczny, tak naprawdę jego wysokość zależy i od wieku nieruchomości, i od lokalizacji, i od tego, czy to było na terenie zabudowanym, czy to jest na terenie wiejskim. No na przykład w Portimão mieszkanie z lat 70., które ma 60 metrów, ten podatek coroczny wynosi 100 euro. Okej. Natomiast jeżeli będziemy brać pod uwagę Lizbonę, mieszkanie gdzieś w centrum miasta, no to ten podatek dla mieszkania o podobnym metrażu, ten podatek może wynieść 600 euro rocznie, tak? Wow. Więc to dużo zależy od tego, gdzie jest nieruchomość zlokalizowana. Okej. Damy Wam znać, jak dostaniemy w maju, jak dostaniemy, albo w przyszłym roku wyliczenie tego podatku. To będzie na tym dokumencie na Caderneta Predial. Tak? Tak. To jest informacja. To wtedy będziemy wiedzieć, ile my zapłacimy za tą naszą działeczkę z domem. Zbliżamy się, moi drodzy, do końca. Teraz takie ciekawe pytanie i będzie ciekawsza jeszcze odpowiedź. Co jeżeli ktoś chce kupić działkę, nieruchomość, w celach inwestycyjnych, albo na przykład, nie wiem, kupuje działkę, bo chce tutaj mieszkać, ale po paru latach ma już dość tej biurokracji, za dużo słońca i on chce się przeprowadzić gdzieś indziej, do Bułgarii albo do Norwegii i chce sprzedać ten dom. Jak to wygląda? Czy będzie mógł sprzedać? Czy jest ileś lat, że musi tutaj mieszkać? Czy są jakieś podatki związane z tą sprzedażą? Nie ma ograniczeń co do czasu, ile musisz czasu być właścicielem. Możesz sprzedać, super. Możesz kupić dzisiaj i sprzedać jutro, nie ma z tym problemu. O ile pamiętasz o podatku od sprzedaży, tak? Tutaj bierzemy pod uwagę cenę zakupu po waloryzacji w stosunku do dnia sprzedaży oraz cenę sprzedaży tej nieruchomości. Tak? Tutaj robimy różnicę między ceną sprzedaży a ceną zakupu po waloryzacji. Możemy odliczyć również remonty z ostatnich 10 lat, które mamy udokumentowane fakturami. One na numer kosztem. Podatkowy. Tak. Możemy odliczyć ten podatek coroczny od nieruchomości. Możemy odliczyć prowizję agenta przy sprzedaży tej nieruchomości. I z tego, co zostało, bierzemy 50% z tej różnicy, pomniejszonej o koszty. Bierzemy tylko 50% tego i to jest kwota, która ulegnie opodatkowaniu. Okej. Jeżeli jesteśmy nierezydentem, tak, czyli kupiliśmy nieruchomość bez meldowania się w Portugalii, cały czas mając adres podatkowy w Polsce czy w innym kraju, podatek dla nierezydentów wynosi 25%, więc ta różnica, ta połówka tej różnicy, która nam została, będzie opodatkowana 25% jako dochód, który utrzymaliśmy. Tak? No natomiast, okay. Co tu ważne jest, to jest cena zakupu po waloryzacji w stosunku do roku aktualnej, sprzedaży. Tak. Także tutaj może wyjść też tak, że remontując nieruchomość, jeszcze płaciliśmy te podatki, jeszcze prowizję agenta, że wcale nie będzie tam żadnego podatku do zapłaty, a może nawet wyjdzie, że mamy stratę. I w tym momencie straty nie płacimy podatku, oni nam nie oddają. Nie okay. Oddają. Fajnie by było, ale nie oddają. Dobra. Myślę, że to by było na tyle. Jeżeli ktoś z Was
jest zainteresowany zasięgnięciem większej ilości informacji, chcielibyście się coś dowiedzieć, to myślę, że Paulina chętnie odpowie. Możecie albo tutaj na komentarze zapisywać, albo bezpośrednio do Pauliny, gdzie można Cię znaleźć w internecie. Najłatwiej na Facebooku. Prowadzę stronę Portugalska biurokracja w pigułce, także tak najłatwiej mnie znaleźć i się skontaktować. Tam też publikuję od czasu do czasu i ciekawe informacje o portugalskiej biurokracji, czy to dla rezydentów, czy to dla nierezydentów, zarówno dotyczące podatków, jak i prawa w Portugalii. Wszystkie linki oraz adresy będą przypięte tutaj pod spodem w opisie, więc będzie można tam łatwo je znaleźć i zlokalizować. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze rozwianie wątpliwości i za przede wszystkim za to, że nam pomogłaś tutaj na początku w ogarnięciu tego wszystkiego, bo nam się wydawało, że to jest takie bardzo proste i łatwe jak w Polsce. Kupujemy, stawiamy domek i jedziemy, a tu wcale takie nie było. I też ten proces i kontakt z agentami jest taki wydłużony i to wszystko jest takie powolne i mi to naprawdę na początku bardzo nie odpowiadało, ale wiedziałem, że Ty nad tym czuwasz, że po prostu ktoś tam jest, kto kontaktuje się z tą panią i pamiętam, że powiedziałaś, że wysyłasz maila i jeszcze dzwonisz do tej pani, żeby jej powiedzieć, że wysłany mail, bo to, że jest wysłany mail, to jeszcze nie oznacza, że on zostanie przeczytany. Tak. Więc trzeba było jeszcze ją tą Niestety panią. Niestety Portugalczycy mają często takie podejście, że przyszedł mail, no to niech sobie poleży. Leży. Odpiszę na niego kiedyś. Jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu, a może za miesiąc. Tak, tak. Więc najlepiej od razu zadzwonić, wtedy widzą, że naprawdę osoba jest zainteresowana tematem i da radę szybciej wtedy poprowadzić cały proces. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.